chcę wam opowiedzieć najciekawsze historie z mojego życia. Najciekawsze związane z moim zdziwieniem. To, co mnie w życiu zadziwiło. Pierwsza historia, która mi przychodzi do głowy, to jest historia z Renatką. Wiele lat temu byłem wychowawcą na koloniach letnich dla dzieci z trudnych rodzin. I wśród tych dzieci z trudnych rodzin była też Renatka, która była niezwykle rezolutną dziewczynką. Była mądrzejsza o głowę od całej reszty. Się cudownie z Renatką rozmawiało przez cały pierwszy dzień. Byłem tak zachwycony, że trafiła do mojej grupy taka mądra dziewczynka do wieczora. Wieczorem okazało się, że Renatka płacze. Renatka potwornie płacze, bo tęskni za mamusią. Gdy się Renatki zapytałem, czemu przyjechała na tę kolonię? No bo mamusia wpadła na pomysł, że ona ma się zintegrować z innymi dziećmi. Aha, czyli Renatka dobrze wiedziała, o co chodzi. Mówię, no to się integruj, ale ona tęskni za mamusią i to tęskni tak strasznie, bo ją strasznie kocha. Miłość to nie są więzy. Miłość to jest radość. Miłość to jest radość, że ktoś nas kocha i że my kogoś kochamy. I to mi zupełnie nie pasowało. I się zapytałem tej Renatki, Renatko, jak bardzo ty jesteś przywiązana do mamusi? Ona mówi, ja jestem tak przywiązana do mamusi, jakbym miała takie kajdanki, którymi mamusia mnie trzyma. I ja mówię, Renatko, a w takim razie, czy przypadkiem, gdybyś tak odczepiła te kajdanki, to nie okazałoby się, że tej miłości wcale nie ma? Że to są tylko kajdanki? Ona mówi, nie, nieprawda! Przekonaj mnie, odczep te kajdanki i je wyrzuć. I Renatka odczepiła kajdanki, wyrzuciła i poszła spać. I od drugiego dnia Renatka zaczęła się integrować z innymi dziećmi i bawić. Ostatniego dnia obozu rzuciła mi się na szyję i powiedziała, dziękuję panu. Dzięki panu miałam najszczęśliwsze 3 tygodnie mojego życia. A ja jej odpowiedziałem, pierwsze 3 tygodnie, pierwsze. Twoje życie się dopiero zaczyna, Renatko. I chcę wam powiedzieć, że tę technikę, którą wymyślili już na Hawajach wiele set lat temu, zastosowałem nieraz w swoim życiu. Bardzo często my jesteśmy przywiązani do ludzi lub do miejsc, lub do sytuacji, lub do wspomnień i nie potrafimy się od nich oddzielić. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak to zrobić, to zapraszam 18-19 maja 2019 roku tutaj. Przez 2 dni dowiesz się, jak się wyzbyć tego, co cię krępuje, co cię wiąże, co ci nie pozwala iść. Co ci pozwala iść do przodu, do tyłu, na boki.